Można by sobie zadać pytanie, co to jest dom? Bo dom to nie tylko budynek, ale to ludzie. Dom to nie tylko bezpieczeństwo i ciepło, ale to wypływająca z niego słodycz. Ty jako mężczyzna jesteś i będziesz odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Kochaj żonę. Nade wszystko. Szanuj i uwielbiaj. Tak jak Boga. Zadbaj o ciepło w domu. Dbaj o swojego męża. Tak jak o siebie. Dbaj o dzieci. Nie zaniedbuj tego, co potrzebne w życiu, ale też tego, co jest duchowe. Bo kobieta to jest kapłanka ogniska domowego. Ognisko daje ciepło i ty za to ciepło jesteś odpowiedzialna. I kiedy już połączymy bezpieczeństwo i ciepło, to na pewno w waszym domu będzie słodycz. Tą miłością dzielcie siebie nawzajem. Obdarowujcie swoich bliskich, przyjaciół, krewnych, każdego człowieka, który zajdzie do waszego domu, aby mógł zobaczyć, że jest bezpiecznie i ciepło. Ale przede wszystkim, żeby każdy z nas, kiedy tam zawita, nabrał słodyczy miłości Bożej. Na pewno w tym domu zamieszka święta rodzina. Święta rodzina, w której było bezpiecznie i ciepło. I od której do dzisiejszego dnia wszyscy na świecie możemy czerpać słodycz miłości Chrystusa. I zadanie dla was na całe życie. Skoro będziecie mieli u siebie w domu świętą rodzinę, to i wy bądźcie świętą rodziną. Amen.